Siemaneczko, jak widzicie, FIFA Mobile znowu i widzicie ustawienie składu. Widzicie ustawienie składu, widzicie ustawianie ławki rezerwowych. I to specjalnie, tak jak obiecałem, dwumecz z Rakowem. Tak, w tym 15-minutowym filmiku zobaczycie sobie dwumecz mój z Rakowem Częstochowa w Lidze Mistrzów. Dlaczego grałem z Rakowem? Ogólnie FIFA Mobile, jak już mówiłem, tak samo jak normalna FIFA, wywaliła kluby rosyjskie, wstawiła kluby inne, znaczy wywaliła Zenit i po prostu dała Zenit Raków. Tak samo wywaliła chyba wszystkie inne kluby, w sumie trzy. I dlatego jakby gramy z Rakowem, bo po prostu tak sobie myślę, tutaj właśnie ostatni skład Darwin, Junes i Pablo Sarabia, dobre połączenie. Jest gitara, jeszcze ławeczka, tak patrzyłem, ogólnie rzecz biorąc, był to łatwy dwumecz, jak już mogę zaspoilerować, aczkolwiek jeden z meczów był cięższy niż mi się wydawało, ale po kolei. No, tutaj jeszcze tam ostatnie popraweczki będą i zaraz przechodzimy do grupowej. Tu w ogóle dałem odpocząć Wernerowi, bo Werner grał od wszystko, to Nunes jako główny napastnik i Weghorst. Stwierdziłem, to jest dobra opcja, żeby sobie Weghorst zagrał jako rezerwowy, a Darwin Nunes został takiego bycia takim typowym napastnikiem numer 1. Bo chciałbym, żeby takim został. Znaczy, że no, Werner raczej grać raczej nie będzie. W końcu przy takim wydaje się, że będzie słabszy. No, ale zobaczymy tutaj. Chodzimy w Champions League. UCL Tournament. Mamy tutaj mecze z Rakowem. Malmö widzicie zaliczone. Jeden z Juventusem. No i lecimy. Pierwszy mecz z Rakowem. Ogólnie rzecz biorąc, grałem Aston Villa na początku, jak widzieliście, bo tam miałem chyba Premier League wybraną i tam 3-6 klubów, to wybrałem Aston Villa, bo nie chciałem brać żadnych dużych, bo tam było dużo, ale wybrałem Aston Villa, bo i mam ich z koszulki, gram w koszulkach, a właśnie to był. Tego, że jak widzicie, Raków też przygotowany, skład Rakowa i lecimy. Nunes jako napastnik, to jest taka mała nowość. No, też Bergius, bo on rzadko gra w sumie, piłkarze Ajaxu, Ferran Torres, który oczywiście też jest takim bardziej rezerwowym, bo on ma Antonego, który się dobrze spisuje i mamy strzelone bramkę. Ale też się liczy jakby druga połowa tych meczów, więc nie dziwcie się, ale no co my zrobimy, to jest tylko FIFA Mobile. Dopiero po wyjściu z grupy, jakby w tym turnieju FIFA Lidze Mistrzów możemy grać dalej jako po 90 minut. Widzimy pewne akcje. Hermoso zaczyna. Także co, ja mecz będzie sobie leciał. Tutaj widzicie, w ogóle tak abstrahując od FIFA, oglądałem ćwierćfinał City Atletico i powiem wam tak szczerze, chciałem powiedzieć tak szybko o tym meczu, bo to do nas strzelił gola. Wiecznie nie widziałem takiej końcówki meczu, takich emocji, takiego napięcia. Naprawdę mecz był nudny, ale te ostatnie minuty sprawiły naprawdę, że zrobiło się gorąco. I tak ogólnie chciałem jeszcze powiedzieć, uważam, że Felipe jest skończonym debilem. Bo nie wiem, że to najbliżej zostało, że ja też go trzymałem w swoim klubie, więc nie wiem, od mamy mieliśmy rzut karny chyba. Nie. Po prostu był w Wawli w bramkę, żeby miał piłkę. Tamten Felipe jest debilem. Przez to, co się stało. No, jeżeli po prostu cię kapitan twojej drużyny zaciąga do szatni za to, że ubierzesz czerwoną kartkę i nic ci do tego, to naprawdę jesteś idiotą. I to po pierwsze. A po drugie, no, Savić dużo osób za czerwoną kartkę. Ja osobiście byłem bardziej za Atletico w meczu, ale za to, co się tam działo. Naprawdę współczuję temu Manchesterowi City,
bo tak naprawdę oni nic nie zrobili. Wiadomo, że tam zostało się za jakieś tam symulowanie przedłużenia akcji, ale no tego to też jedna, tak ja też współczesna piłka, że oni się tak przyciągają. Się przyciągają, przyciągają tak mecze, no. Zresztą tak naprawdę wynik był bezpieczny, tak naprawdę trzeba było tylko czekać. Tu właśnie wpuszczamy Antoniego. Dowiak ograł w Sarabie. Szczerze to chyba Dowiak marzył, bo gdzie w Sarabie, także FIFA ma, bo lubi się spełnia marzenia. Sarabia. Podanie do Shoa. I Shoa podaje do... Nie podaje, tylko zostaje sobie i Ferran bije brawo. I schodzi, wpuszcza kolegę z Ajaxu. Aleksander Arnold. Na Mineza. Niestety Gutkowskis. Kimi zabiera mu piłkę. Widzicie, dobra, nie będę tego komentował. To jest komentatorka, której już nie będzie nigdy na kanale. Bo nie sprawdza się to. I mi się tutaj średnio nagrywa. Ale takie filmiki z FIFA Mobile zawsze fajnie, bo się nagrywa i fajnie się montuje. Także tak. Czy jest coś jeszcze, co się ma powiedzieć? Chyba tyle, no. No i oczywiście chciałem powiedzieć, że oczywiście my jako Barcelona skupiamy się w tym sezonie, żeby jednak zająć to wysokie miejsce w lidze. I tutaj oczywiście o meczu z Eintrachtem. No. Powiem tak szczerze, miałem takie wizje piękne, że dochodzimy do tego finału z Lipskiem. Wygrywamy ten finał po bramce zajebistej Pedriego. A niestety, co się okazuje, odpadliśmy już teraz. Jedyny plus jest taki, że możemy teraz spokojnie skupić się, żeby to bezpieczne miejsce w Lidze Mistrzów było. I co tyle, widzicie, dwa bramki Nunezo zapewnili nam pierwszy meczu zwycięstwo. I nie myślałem, żeby nagrywać drugie, ale stwierdziłem, na no dobra, miał być dwóch mecz, to idzie drugi mecz. Przy okazji zaspoileruję, że chyba następny odcinek to będzie właśnie spotkanie z Villarrealem, dwóch mecz. To będzie albo to, ewentualnie męczenie mojej buły z Juventusem bądź Chelsea, żeby tylko wyjść. Czy tak się udało? Zobaczycie wkrótce, zobaczymy, czy uda się wygrać. Tak czy siak, to byłoby chyba tyle z takich ogłoszeń. I lecimy z drugim meczem. Skład niezmieniony. Tak, oni też nie zmienili skład, bo oni zaczynają. Tak, jeszcze myślę sobie, o czym można by nagrywać te filmy. Dochodzę do takiej fundamentalnej konkluzji, że w sumie tak na siłę znalezienie jakiegoś tematu na te filmy się jest. No, tylko trzeba chcieć i właśnie ja chciałem i dlatego to powstaje. Niestety, no jest tutaj pierwsza akcja. Nieudana. Ogólnie ten tydzień jakoś taki w sumie nie był najlepszy dla Barcelony, dla barceloniarzy. Ogólnie to tak, no. Co, najpierw Eintracht, dodatkowo przy Eintrachcie dowiedzieliśmy się na temat tego, że na Fabinho strzelił gola, że Pedri ma kontuzję. Super. Tak naprawdę myślę, tylko chyba walczymy o to miejsce w top 4. I od razu mówię, nie obstawiam trzecie miejsce Barcelony w lidze. Pierwszy będzie Real, druga będzie Sevilla, trzeci będzie Barcelona. Wydaje mi się, że przy takiej grze, zwłaszcza teraz i tak jesteśmy drudzy, przy takiej grze, jaką mamy, tak naprawdę wiadomo, że może brak Pedriego będzie duży, natomiast i tak wydaje mi się, że uda się. Po prostu trzeba wierzyć w to, że do końca będziemy w tej top 4 i zagramy w tej mistrzów, jak nie, dlatego to przez coś innego. Co drogo, zastanawiam się, czy jest logiczny niemiecki finał w lidze Europy. Byłoby fajnie dla mnie, jako też człowieka, który interesuje się ligą niemiecką. Wiadomo, że może nie tak mocno jak
innymi w sensie inaczej. Nie mówię hiszpańsku, teraz coś tylko w Barcelonę. Liga angielska to już jest taka liga, czy tak naprawdę każdy się może się interesować, jest tego typu poziom. I na tyle, no. A i przy okazji powiem wam szczerze, znalazłem zeszyt taki, który wpisywałem sobie, o to była dobra okazja, ale to najbardziej zmarnowana. Ale zeszyt, w którym parę lat temu, znaczy na początku sezonu, przed sezonem stwierdziłem, że śmieszną opcją, ciekawą opcją będzie nagranie, jakby to nazwać, ligi, wszystkich ligi, prawdopodobnie to się stanie w maju, więc mogę wam też odpowiedzieć. Tu widzieliście potrójne odmiany, tylko no to wyszło takie rzeczy, że ani oni nam nie dali piłki, żeby to zrobić, ani myśmy nie dali szansy i po prostu no nie dało rady, żeby oni weszli. Tego co pamiętam oczywiście, bo tutaj macie taski misz. Pewnie spróbuję minąć, ale tam ci zabierał piłka, jest 85 minuta. 86, 87. Podaję Trajanowicz. Wdowiak, Belius, Mario Hermoso, Kimiś, Nunes, minuta jest. Czy uda się strzelić tego jednego gola na Witkę? Nie. I kończy się na 7-0. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Elo.